Cześć, dzisiaj w planie bardzo spokojny trening, 20 km w terenie, dokładnie w Beskidzie Wyspowym. Trening bardzo spokojny z tego względu, że przez ostatnie dwa dni robiłem akcenty. W tym czwartek były dwa treningi, rano siłownia, po południu bieg ciągły w terenie, a w piątek, czyli wczoraj, 10 km, 15 razy 300 metrów po 50-47 sekund, czyli w tempie około 2,45 do 2,38. No a dzisiaj dzień odpoczynkowy, bo jutro kolejny akcent. I tak jak wspomniałem, dzisiaj biegam w Beskidzie Wyspowym i zaliczam 3 szczyty. Startuję z Kasinki Małej, biegnę na Szczebel, zbiegam w kierunku Lubnia, później biegam na Kiczorę, zbiegam znowu do Kasinki i wybiegam na Masyw Lubogoszczy. Cała trasa wynosi około 20 km, 1300-1400 metrów przewyższeń, także będzie fajnie. Są to jedne z moich ulubionych terenów treningowych w Beskidzie Wyspowym. W powietrzu czuć już jesień, chociaż dzisiaj pogoda bardzo fajna, 19-20 stopni. Bezdeszczowo, podłoże w miarę suche. Beskid Wyspowy o tej porze jest naprawdę piękny. Na czarny szlak, na Szczebel można dostać się z Kasinki różnymi drogami. Ja akurat wybieram taką prowadzącą przez pola. Tutaj nie ma żadnego szlaku jeszcze. Natomiast zaraz połączymy się z tą najstrąbszą częścią dzisiejszej trasy. I wbiegam właśnie na najstrąbszą część tego szlaku. Wiem, że kamera tutaj tego nie pokazuje, natomiast w tym miejscu mamy około 50%. Ja sobie trochę ułatwiam. Będę szedł takimi zakosami. Chociaż one i tak nie są łatwiejsze od szlaku. Więc jest to naprawdę jedno z najmocniejszych podejść, które znalazłem tutaj w Beskidzie Wyspowym. Warto spróbować swoich sił, ale jednocześnie no, jest to zupełnie coś innego od tego, co zazwyczaj możecie spotkać w górach. Dzięki. Cześć. Ten dzisiejszy trening można powiedzieć, że stanowi no pierwsza sprawa aktywną regenerację, a druga sprawa no ma taki bardziej charakter, bym powiedział, wycieczki biegowej na bardzo niskiej intensywności. I tak sobie biegnąc właśnie uświadomiłem sobie, że jedna z głównych różnic, które zaszły w moim treningu w tym roku, polega na tym, że zrozumiałem, jak ważne jest właśnie pozostawanie w tej bardzo spokojnej strefie intensywności, nawet jeżeli chciałoby się szybciej. No, zacząłem to po prostu doceniać, zacząłem się lepiej regenerować i dzięki temu akcenty są znacznie bardziej jakościowe. A gdybyście i wy chcieli spróbować Szczebla, to zachęcam do odwiedzenia mojej Strawy. Zobaczycie tam, jakimi trasami ja tutaj biegam, ale również na Szczeblu odbywają się bardzo wymagające zawody. Szczebel Cup na dystansie półmaratonu. I wyobraźcie sobie, że tu jest powyżej 2000 metrów w pionie. Ta góra jest naprawdę wymagająca i jak zobaczycie później na zbiegu, jest też w dużej części techniczna, więc zawody mogą być świetną przygodą i przygotowaniem do poważniejszych startów w wyższych górach. Oczywiście pomimo niższej intensywności wysiłku,
to z racji na czas jego trwania zabieram ze sobą węglowodany oczywiście w postaci żelu od GU rozpuszczonego w wodzie. Jest to mój patent, ponieważ nie lubię babrać się później z papierkami po żelach, więc wciskam sobie zawartość do małego flaska, takiego 150 ml. Pakuję go do pasa bądź plecaka i w jednym takim flasku mieszczę zazwyczaj 3-4 żele w zależności od ich objętości. Więc mam tu ze sobą na dzisiejszy dzień 100 gramów węglowodanów. Myślę, że wystarczy. Tak jak wspomniałem, intensywność nie jest wysoka, a czas trwania podejrzewam, że wyjdzie obok 3 godzin. Zbliżamy się do szczytu pierwszej góry dzisiaj, czyli szczebla. Teraz będę zbiegał właśnie tutaj czarnym szlakiem w kierunku Lubnia, natomiast później biegnę na tamten szczyt, który widać za drzewami, natomiast później kieruję się tam na Lubogórz. Znajduje się start dla paralotniarzy. Zresztą sami zobaczcie, jaka stąd jest piękna panorama właśnie Beskidu Wyspowego. No i tak jak wspomniałem wcześniej, biegnę teraz tam, a następnie będę wybiegał tam. Tak jak wspomniałem, duża część szlaku, szczególnie zbiegu tutaj na szczeblu, jest dosyć techniczna. Bardzo dużo luźnych kamieni, więc idealny teren, żeby przetestować swoje umiejętności i spróbować właśnie zbiegania na dużym nastromieniu z jednoczesnymi trudnościami w postaci kamieni i czasami błota. Da się tu zdecydowanie poczuć adrenalinę. Ja akurat dziś zbiegam bardzo spokojnie, ale zdarzało mi się tutaj już pocisnąć nieco mocniej. Tak jak wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie kamera tutaj będzie przekłamywać. Natomiast możecie tutaj zerknąć po tej linii, jakie tu jest nastromienie. Może bliżej gruntu będzie widać lepiej. No, mamy tutaj do czynienia ze zbiegiem, który ma około 40%. No i właśnie mnóstwo luźnych kamyczków, więc jest co potrenować. Biegłem z powrotem w dolinę. Wprawdzie trochę poza szlakiem, bo wydeptaną ścieżką nieco inną. Natomiast i tak połączę się z trakiem i zrealizuję teraz tą ścieżkę, którą wcześniej założyłem. To też jest fajne, bo można coś więcej poeksplorować. No i poznać właśnie nowe ścieżki. A zaraz będę zaczynał podbieg na Kiczorę. Beskid Wyspowy cenię między innymi za to, że na bardzo krótkim odcinku można nabić bardzo dużo przewyższeń. No i właśnie w przeciągu jednej takiej krótszej wycieczki można odwiedzić kilka szczytów. Często bardzo
mało uczęszczanych i można się między nimi dosyć szybko przemieszczać. Teraz kieruję się ku tamtej ścieżce, którą właśnie tam widać, i rozpocznę kolejną wspinaczkę. A jakieś 20 minut temu byłem o tam, u góry, na szczycie szczebla. Więc tak jak mówiłem, da się tutaj naprawdę szybko przemieszczać pomiędzy poszczególnymi górkami. Na takim wysiłku dostarczam sobie węglowodany mniej więcej co pół godziny, także znowu czas. Na dzisiejsze tuptanie założyłem Mafate Speed 4, but, który rzadko gości na moich nogach, bo jak już w kilku miejscach mówiłem, ja bardzo lubię buty o niskiej amortyzacji, responsywne, dynamiczne, nawet do długiego biegania. Ale w wypadkach, w których mam też sporo podchodzenia, tak jak dzisiaj, wolę wybrać te buty, bo stopa mniej się w nich męczy. Poza tym zawsze jest to też jakaś zmiana. I zbliżamy się do kolejnego szczytu. W dniu dzisiejszym do Kiczory. Kiczora jest takim bardzo rzadko, mam wrażenie, uczęszczanym szczytem. Ja sam jestem tu trzeci albo czwarty raz. Wybieram tą górę głównie, no jak widzicie, nie ze względu na widoki, ale ze względu na ukształtowanie terenu, które przy zbiegu ze szczebla bądź lubogoszczy potrafi dać właśnie fajne urozmaicenie. Za mną godzina 20 minut wysiłku. Mamy około chyba 11 km, 10 może. No i już w nogach 1000 metrów przewyższenia. Teraz będzie czas na zbieg w kierunku Lubogoszczy i ostatni podbieg dzisiejszego dnia. Jestem już na końcu zbiegu z Kiczory. Teraz znowu będę przekraczał drogę asfaltową i kieruję się na Lubogoszcz, ostatni szczyt dzisiejszego dnia. I muszę powiedzieć, że to, co wspominałem wcześniej o tym odpoczynku, że takie treningi mają głównie służyć temu, mi służy też odpoczynkowi psychicznemu, ponieważ trening generalnie, powiedziałbym, że różni się od takiego biegania hobby tym, że po prostu nie zawsze jest przyjemny, a możliwość wyjścia właśnie na takie rozbieganie, na taką traskę, nie skupianie się w ogóle na tempie, odczucie tylko takiego fajnego, spokojnego, jednostajnego wysiłku, jest super odpoczynkiem dla głowy, więc bardzo doceniam takie chwile. Trzeci, ostatni szczyt
dzisiejszego biegania w Beskidzie Wyspowym, czyli Lubogorz Zachodni. Masyw Lubogorzczy generalnie dzieli się właśnie na dwa szczyty. Jeden to jest Lubogorz Zachodni, drugi to jest Lubogorz ten właściwy, gdzie też znajduje się krzyż oznaczający szczyt. Podejście od tej strony jest nieco mniej popularne, natomiast wiedzie w dużej mierze przez las. Widoków może nie uświadczycie, ale chodzi się tu i biega naprawdę przyjemnie. Teraz został mi ostatni zbieg, dosyć kamienisty i techniczny, także trzeba trochę się skupić. Tego, że nie ma może na tych trasach pięknych widoków, często nie są one eksponowane, to jest to jeden z moich ulubionych terenów do treningu górskiego. Jest to tak naprawdę wszystko, czego potrzeba, ponieważ znajdą się tutaj techniczne zbiegi i podbiegi, bardzo duże przewyższenia, mniejsze i większe ścianki, kamienie, korzenie, ziemia, błoto, czego dusza zapragnie. Także naprawdę w Beskidzie Wyspowym można przygotować się świetnie do biegania w górach, a jest to zaledwie od pół godziny do godziny od Krakowa, więc naprawdę blisko. Serdecznie polecam. A tam przed nami masyw Szczebla, na którym byliśmy jako na pierwszej górze. I koniec dzisiejszego biegania. Wyszło mi łącznie 22 km i 1600 metrów przewyższeń, więc już zaraz też zerknę. Nieco więcej niż zamierzałem, ale to głównie dlatego, że zahaczyłem jeszcze o Lubogorz Zachodni. Średnie tempo 7,11, średnie tętno około 130, nie wykraczałem poza zakres 150, bo to bardzo regeneracyjne i przyjemne bieganie. Jutro czeka mnie mocny akcent, podbiegi mieszane ze zbiegami, które mogliście już oglądać właśnie na kanale. A za niecałe dwa tygodnie już, bo 20 października będę startował w pierwszym etapie finału Golden Trail Series, czyli prologu na niecałe 9 km, a za dwa tygodnie w niedzielę będę startował z kolei na 27 już km, jak trasa została określona. Także jest to ostatnia prosta, ostatnie szlify. Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj dodatkowo zregenerowałem się jeszcze psychicznie. Także myślę, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę, że byliście tutaj ze mną. Jeżeli podobał się Wam materiał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Wpadnijcie na Strawę, żeby zobaczyć, jak wyglądała moja trasa. Zasubskrybujcie oczywiście mój kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach.